Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Wyposażenie Gastronomii. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Urządzenia oraz sprzęt gastronomiczny wykonane są z różnego rodzaju materiałów konstrukcyjnych. Materiały te charakteryzują się różnymi cechami fizycznymi np. plastycznością, łatwością obróbki, przewodnictwem elektrycznym, zastosowaniem w niskich lub wysokich temperaturach oraz wytrzymałością. W trakcie tego filmu dowiesz się, z czego wykonane są poszczególne przedmioty i jaki jest sposób ich konserwacji. Do budowy kotłów, części pieców oraz armatury piecowo-kuchennej używane jest żeliwo lane. Z żeliwa lanego wytwarza się również płyty grzejne, patelnie i grille. Natomiast do wyrobu drobnego sprzętu kuchennego oprócz stali nierdzewnej stosowane jest żeliwo cynkowe. Żeliwo dzięki wysokiej zawartości węgla posiada wysoką odporność na korozję. Naczynia kuchenne oraz części sprzętu muszą być myte z dodatkiem detergentu, płukane i suszone. Nie należy ich szorować, ponieważ możemy uszkodzić powłokę. Nie należy też stosować ostrych proszków. Piły ręczne, siekiery, brytwanny do pieczenia, blachy do pizzy wytwarza się ze stali węglowej. Narzędzia tnące, meble gastronomiczne produkowane są ze stali stopowej. Urządzenia, sprzęt, meble, wykonane ze stali lub pokryte stalą, należy myć ciepłą wodą z dodatkiem detergentów, płukać ciepłą wodą i suszyć. Blachy do pieczenia ze stali węglowej należy natłuścić, zabezpieczając przed korozją. Przedmioty wykonane z aluminium, takie jak folie do opakowań, drobny sprzęt gastronomiczny, elementy wykończenia, myje się z dodatkiem detergentów, płucze i suszy. Nie należy używać twardych i ostrych myjek i drapaków, podatnych na zadrapania, nie należy stosować detergentów silnie alkaicznych. Instalacje elektryczne, wodne, grzewcze, aparatury w przemyśle spożywczym oraz okapy bardzo często wykonywane są z miedzi. Myje się je z dodatkiem detergentów, płucze i suszy. Przedmioty te są bardzo odporne na korozję i charakteryzują się bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym. Ekskluzywne naczynia, sztućce oraz elementy dekoracyjne nierzadko wykonuje się ze srebra. Jest to metal szlachetny, dlatego wymaga specjalnego traktowania. Zwykle jednak wystarcza mycie z dodatkiem detergentów, płukanie i suszenie. Do wyrobu drobnych przedmiotów kuchennych, mebli, beczek, wiader, pni do rąbania mięsa stosuje się twarde gatunki drewna, takie jak jesion, akacja, dąb czy bóg. Podczas użytkowania przedmiotów drewnianych nie należy dopuszczać do ich nasiąkania. Należy je myć w ciepłej wodzie z mydłem, dobrze płukać i suszyć. Pnie do rąbania mięsa należy posypać grubą warstwą soli i czyścić przy użyciu szczoteczki. Witryny, lady chłodnicze do prezentacji potraw, filiżanki, szklanki, kieliszki oraz wyroby prasowane w postaci naczyń żaroodpornych, foremek do ciast, wykonane są ze szkła. Wyroby szklane stosowane w gastronomii podlegają hartowaniu, w wyniku czego stają się bardziej wytrzymałe na gwałtowne zmiany temperatur i uderzenia. Elementy szklane w urządzeniach należy czyścić za pomocą odpowiednich środków do mycia szyb. Wyroby ze szkła myje się ciepłą wodą z dodatkiem detergentów lub stosuje urządzenia do mycia i wyparzania naczyń. Serwisy obiadowe, garnitury do kawy, herbaty, ciast produkowane są z porcelany. Naczynia stołowe, wyroby sanitarne wytwarzane są z porcelitu. Miski, dzbanki, garnki, materiały budowlane, wyposażenie i armatura sanitarna i kanalizacyjna wytwarzane są z kamionki. Wszystkie wyroby ceramiczne myte są z dodatkiem detergentów, płukane i suszone. Osłonki kiełbasiane, np. kiełbasy krakowskiej, osłonki do pakowania wyrobów cukierniczych są wykonane z folii wiskozowej. Wykładziny aparatów grzejnych, patelnie, grille wytwarza się z teflonu. Kształtki do ciast, tace, stolnice produkuje się z polichlorku winylu. Pojemniki GN, opakowania, łyżki do serwowania wytwarza się z poliwęglanu, PC. Konserwacja i mycie sprzętu z tworzywa sztucznego zależy od jego rodzaju i właściwości. Najczęściej myje się je wodą z dodatkiem detergentów. Nie należy stosować środków ścierających i ostrych narzędzi do szorowania. Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Sprzęt z tworzywa sztucznego należy chronić przed nagrzaniem, a zwłaszcza przed bezpośrednim ogniem. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.